Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiejszym odcinkiem podtrzymamy tradycję, którą wprowadziliśmy już kilka lat temu, bo chociaż patrząc za oknem święta nie są białe, to my za chwilę zrekompensujemy sobie niedobór tego koloru, budując cały potężny skład ikon, w którym znalazło się oczywiście kilka nowych nazwisk. Od piątku w paczkach znaleźć można także wersję Prime tych kart, aczkolwiek niniejszy materiał nagrywany był w czwartek, więc są tu wyłącznie karty Baby oraz średnie wersje ikon. Chociaż tak naprawdę pojawienie się kart Prime zbyt wiele jeszcze nie zmieniło, bowiem klasycznie większości z nich i jej nadało tak bezsensowne widełki, że nie ma ich na rynku. A jeżeli już któraś z nowych legend się na nim pojawi, tak jak chociażby Zinedine Zidane oceniony na 96, to kosztuje kilkanaście milionów monet, więc jak to mówią, dziękuję, postoję. Natomiast przechodząc już do rzeczy, budowę składu rozpoczynamy oczywiście od bramkarza, gdzie wybór był bardzo ciężki, bowiem trudno spodziewać się, że którakolwiek z podstawowych kart ikon na tej pozycji będzie lepsza od Ter Stegena, więc ostatecznie postawiłem w tym miejscu na wersję Baby Yashina. No tak po prostu nachybił trafił, żeby zobaczyć, co ta pozornie nieźle wyglądająca karta potrafi w samej grze. Natomiast idąc już dalej, sprawa robi się poważna, bowiem przez lata na prawej obronie mieliśmy Zanettiego, który był niewystarczająco dobry dla wielu graczy, a jeszcze wcześniej występował tam wolny Gary Neville, który dręczył nas jako legenda chociażby w FIFA 14, a teraz w końcu zawitała tutaj prawdziwa bestia, Carlos Alberto, posiadający 90 tempa, 87 obrony i 84 umiejętności fizycznych. No a to przecież cały czas jest wyłącznie średnia wersja Brazylijczyka, który dodatkowo ma także jako takie pojęcie o dryblingu, podawaniu, a także mierzy 180 cm wzrostu z jednoczesnym zachowaniem siły ocenionej aż na 85. Jak na bocznego obrońcę jest to dość unikalna karta, no i byłem jej niezwykle ciekaw. Aczkolwiek idąc dalej, zachowałem prostotę i skromność. Skoro wszyscy wiedzą już, co potrafi Ferdinand w wersji Baby, a jego wersja Prime nie jest wciąż dostępna na rynku, no i to nawet teraz nie jest dostępna, bowiem ma zbyt niskie widełki, dałem tutaj szansę Marcelowi Dizili w wersji Baby. No i to właśnie przede wszystkim z ciekawości, jak jego gra wygląda w zestawieniu ze wspomnianym przed chwilą Anglikiem. My zostajemy jednak w okolicach Francji, gdyż drugim środkowym obrońcą został Laurent Blanc, którego karta w średniej wersji przez wielu uważana jest za najlepszą ikonę na środku obrony. Oczywiście nie wliczając w to obecnych prime'ów. No a schodząc już na lewo, witamy tam kolejną nową ikonę, Zambrotte, który tak jak Carlos Alberto wygląda znakomicie. Dobre tempo, 181 cm wzrostu, niezłe umiejętności gry w obronie oraz fizyczność, a do tego 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi. Niezwykle unikalna kombinacja jak na bocznego obrońcę, no i co za tym idzie, Włoch prędzej czy później musiał zostać przetestowany, no ale wkraczając już do drugiej linii, tutaj nie było sensu stawiać na jakieś wielkie innowacje, no bo klasyka pozostaje niezmienna, dlatego pierwszym zawodników jest Ruud Gullit w swojej średniej wersji, za którego zapłacić trzeba ponad 5 milionów monet, co nie ukrywam, jest nieco zaskakujące, no ale skoro jego Prime doczeka się ustabilizowanej ceny dopiero za jakiś czas, oczywiste jest, że w całej grze nie było drugiego takiego zawodnika jak Holender. No i to samo powiedzieć trzeba o jego partnerze, którym jest Patrick Vieira, posiadający 85 tempa przy wzroście wynoszącym 192 cm i pozostałych umiejętnościach, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Po prostu najczystsza klasyka, z którą nikt nie może konkurować, no chyba że Sissoko Footmass, ale ten temat zostawimy na inną okazję, gdyż pierwszym ofensywnym pomocnikiem w tym składzie jest Zinedine Zidane w wersji Baby, o którym wszystkie zapoznane z tematem osoby mówiły, że po pierwsze nie jest to karta warta swojej ceny, a po drugie tym bardziej średnia wersja Francuza oceniona na 94 nie różni się zbytnio od tej podstawowej, no a że pomiędzy obiema kartami jest raptem jakieś pół miliona monet różnicy w cenie, jestem w stanie w to uwierzyć. Aczkolwiek przechodząc już do zaawansowanej ofensywy, w niej najpotężniejszym i najdroższym zawodnikiem został Eusebio w wersji Baby, czyli karta oceniona na 89, warta 4,5 miliona monet, co jest chyba recenzją samą w sobie, no i co dla równowagi wymaga chyba nieco tańszego zawodnika, więc proszę się tutaj nie zdziwić, ale po drugiej stronie wylądował Gianfranco Zola w wersji Baby, oceniony raptem na 85. Jest to dość spora przepaść względem Portugalczyka, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę, ale nie zmienia to faktu, że Zola jest jedną z najdroższych kart ikon ocenionych tylko na 85, o której już w FIFA 19 słyszałem, że po prostu
wymiata i że w 20 nic się nie zmieniło, więc korzystając z okazji chciałem zobaczyć to na własne oczy. Natomiast przechodząc do ataku, tam wylądował już zawodnik, którym w tym roku grałem, który jest moją ulubioną z nowych ikon i który dla równowagi przy tych dwóch niskich, zwinnych piłkarzach jest wielkim i postawnym snajperem, bo chociażby jeżeli chodzi o Conego Dalglisha, no to ja już chcę zobaczyć jego wersję Prime, której oczywiście nie ma na rynku, bo jej nałożyło jej zbyt niskie widełki. W każdym razie tak wygląda cała drużyna. Jej cena na PlayStation, gdzie została złożona, waha się od 18 do 21 milionów monet. Jak widać, ja ją złożyłem, ale nie miałem aż tak wielkich środków na jej budowę, więc przyznaję, że graczami zarabiającymi maniakalnie monety, którzy udostępnili mi konto do testu, są Dominik i Denis, więc wielkie podziękowania dla tej dwójki, która zdaje się faktycznie więcej bawi się w zdobywanie monet niż samą grę i co za tym idzie, może jeszcze kiedyś udostępni mi swoje konto do ciekawych testów, a póki co, wracając do składu, przede wszystkim pierwszy raz od niemalże pół roku grałem na PlayStation 4 i miałem spory problem, by podłączyć konsolę do sieci, no bo znowu jej coś namieszało i przez to kilka meczów rozegrałem połączenie bezprzewodowym przez Wi-Fi, co sprawiło, że niemalże w każdym meczu online, nawet na niskim poziomie trudności przeciwnika, doświadczyłem sporych opóźnień, przez które nawet Ruud Gullit czy Patrick Vieira zostawali wytrąceni z równowagi przez tanich i zwinnych napastników, nie dających im szans na przejęcie piłki. Z kolei idąc dalej, kiedy udało mi się zapanować nad drużyną, jej zgraniem oraz jakością połączenia sieciowego, okazało się, że każda, nawet najdrobniejsza próba lekkiej gry dla zabawy doprowadza do rozstępu w obronie, które są mocno wykorzystywane przez przeciwników mgnących do bramki. Więc niezależnie od tego, co zrobimy, roztargnienie w defensywie pozwala rywalom na rychłe przeprowadzanie akcji kończących się strzałem w naszą bramkę i jest to spora różnica w porównaniu chociażby do 14, gdzie wysoka ocena i pokaźna cena zawodników blokowała sama z siebie zdecydowaną większość rywali. Więc tutaj sytuacja wygląda inaczej i bez naszego skupienia przeciwnicy dają z siebie wszystko, by pokonać biały skład ikon, bowiem sami z siebie grając na tak potężną drużynę robią wszystko, by objąć przeciwko niej prowadzenie, a jeśli to jest zbyt trudne, to często walczą do ostatniej chwili, chociażby o bramkę honorową. Raz doszło do takiej akcji, w której po 40 minutach zabawnej gry i wyniku 0-0 skupiłem się w końcu na poważnym zdobywaniu jakichkolwiek goli, dzięki czemu strzeliłem bramki w 43 jak i 50 minucie, po czym z meczu wyszedł mój przeciwnik, także operujący potężnym składem za kilkanaście milionów i następnie wysłał mi wiadomość o treści, że to wstyd, iż dwie bramki strzeliłem mu dopiero do 50 minuty, posiadając przy tym tak potężny skład. Więc cóż, biznes is biznes, a harmonia w grze jest harmonią i przede wszystkim Levi Aszyn nie dorównuje skillem Ter Stegenowi. Tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. Tak samo Marcel Desiry nie jest tak potężnym stoperem jak Ferdinand wersji Baby. Więc w mojej opinii szkoda na niego pieniędzy, bowiem zdecydowanie najlepiej radzi sobie Laurent Blanc, czyli duży, potężny i całkiem silny stoper, którego trudno jest obejść napastnikom, ale tak samo wielką furorę robią boczni obrońcy, z tym, że w samej grze nie są oni tak wybitni, jak prezentują ich karty. Przede wszystkim Carlos Alberto, pomimo wysokiego tempa, siły i umiejętności gry w obronie, jest posiadaczem dość smukłej sylwetki, która nawet w małych opóźnieniach sprawia, że rywale są w stanie wytrącić go z rytmu oraz przepchać. Chociaż z drugiej strony w normalnych warunkach meczowych Brazylijczyk jest absolutnie unikalnym piłkarzem. Natomiast po drugiej stronie podobną historię powiedzieć można o wiele pewniej grającym Zambrocie, który niestety swym tempem ocenionym na 87 nie jest w stanie dogonić na dłuższym dystansie piłkarzy takich jak chociażby Salah i to nawet wtedy, gdy Włoch jest posiadaczem stylu gry kotwica. Więc pomimo tego, że obaj boczni obrońcy wyróżniają się w składzie i są w stanie zdziałać więcej chociażby od Zanettiego i Petita, to mają kilka niedociągnięć i niedoskonałości, które z pewnością wyeliminować są w stanie ich karty w wersji Prime. Natomiast przechodząc do pomocy, tutaj o dziwo największym rozczarowaniem jest Ruud Gullit oceniony na 90, bowiem mówiąc wprost, karta Holendra nie jest już tak dobra jak w FIFA 14, 15 czy nawet 18 i aktualnie o wiele łatwiej jest wytrącić go z równowagi niż tych kilka lat temu. Oczywiście Gullit cały czas jest nieosiągalnym zawodnikiem na szczycie, ale nie jest to piłkarz wart ponad 5 milionów monet, bowiem obecnie o wiele łatwiej jest wytrącić go z rytmu w każdym sektorze boiska, no a przez to nie dorównuje on sam sobie jeszcze sprzed kilku lat. Stąd też Ruud Gullit gra aktualnie jak ikona warta z 2,5 miliona
a nie ponad dwa razy tyle. O wiele mniejsze pretensje w tym zakresie można mieć do Patryka Wiery, który jak zawsze jest unikalnym, szybkim i potężnym defensywnym pomocnikiem, no i teraz także trudno się do niego przyczepić, aczkolwiek przechodząc już do Zinedina Zidana, to zgadzam się z opiniami, które wcześniej słyszałem, że ten zawodnik jest zbyt drogi względem swoich umiejętności i względem swojej użyteczności. Z dużych plusów to przede wszystkim jest to piłkarz, który potrafi całkiem dobrze dryblować i podać, do tego ma 5 gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, jest wysoki i dość silny, a dodatkowo ma podstawowe pojęcie o obronie, więc może być typowym środkowym pomocnikiem. No z tym, że w tym wszystkim nie grzeszy on nadzwyczajną umiejętnością strzelania, a także jego zwinność notowana jest na 77, przez co Francuz porusza się czasem jak kloc, więc Zidane wersji Baby jest dobrym i unikalnym piłkarzem, ale raczej nie jest warty prawie 3 milionów monet. To jest po prostu nowa perełka i wielka gwiazda, no ale póki co zobaczymy, jak poradzi sobie o wiele lepiej wyglądająca wersja Prime. No i przechodząc już do trio w ataku, tutaj bez wątpienia rządzi i dzieli Eusebio, u którego ta wysoka cena nie wzięła się z przypadku, ale też to nie jest przypadkiem, że karta notowana na 89 ma 95 tempa, 91 strzałów i 90 dribblingu, bowiem gość wymiata w każdym obszarze boiska i tak jak w 19 ma 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi. No a skoro ta wersja Portugalczyka jest taka dobra, to śmiało można założyć, że Prime totalnie zniszczy system, aczkolwiek oczywiście cały czas nie ma go na rynku, bowiem EA nałożyło mu widełki wynoszące raptem 5 milionów monet. No i najważniejsze, pomijając Drogbę, o którym powstał już dedykowany film i który swoim sposobem bycia odstaje totalnie od Eusebio, Gianfranco Zola oceniony na 85 faktycznie gra lepiej niż wygląda i trudno wytrącić go z rytmu, ale jednocześnie jest on ukrytą bestią, bowiem jako skrzydłowy jego overall nie wynosi tak jak na karcie 85, tylko aż 87, więc to pokazuje nam, że nie jest przypadkiem, iż w wersji Baby masz tak wygórowaną cenę, bo przede wszystkim grając nim po prostu dobrze się bawiłem. A więc cóż, tak przedstawia się skład Icon FIFA 20 na zakończenie 2019 roku. Gra tą drużyną była bardzo ciekawym doświadczeniem, ale jednocześnie otwarcie przyznać trzeba, że umieszczenie w niej piłkarzy takich jak Hulit, Eusebio albo nawet Lewiaszyn jest czystym przepłaceniem, bowiem chociażby Kylian Mbappe w formie oraz Ter Stegen, którzy są o wiele tansi, wcale aż tak bardzo nie odstają znacząco umiejętnościami od piłkarzy, których ujrzeć można w tym zespole, no albo jak w przypadku Niemca, jest on po prostu lepszy. No ale jednak, co skład Icon, to skład Icon, czyli czysty szpan. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!